Młodzież z pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie bierze udział w projekcie profilaktycznym pod nazwą Szkoła Dzień Bez Przemocy, który jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego programu we wszystkich klasach pierwszych organizujemy lekcje na temat zasad kulturalnego zachowania się pod hasłem Savoir Vivre dla młodzieży. Uważamy, że człowiek, który jest życzliwy, to też taki, który zna zasady dobrego zachowania się w szkole, w domu, w społeczeństwie, wśród swoich rówieśników. Dlatego o tym Savoir Vivre mówimy na zajęciach. Młodzieżowi liderzy organizują te zajęcia, sami je przygotowują, sami je prowadzą. Ponieważ młodzieżowi liderzy są z klas trzecich, więc już czują się takimi gospodarzami, czują się tak pewniej w szkole i spotykają się z młodszymi kolegami z klas pierwszych i starają się ich też swoim przekazem przekonać do tego, że warto być kulturalnym i warto takie zasady tutaj stosować w szkole. To jest taki jeden element tego programu Szkolny Dzień Bez Przemocy, lekcje na temat Savoir Vivre. Będą również konkursy. Uczniowie klas pierwszych mogą swoją wiedzę uzyskaną na zajęciach sprawdzić w konkursie test wiedzy na temat zasad Savoir Vivre. Natomiast w klasach drugich, w każdej klasie drugiej odbywa się konkurs. Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie i tutaj uczniowie wspólnie z wychowawcami klas według kryteriów, które ustaliliśmy, wybierają i wskazują osoby w klasie, które na miano osobowości kulturalnej według nich zasługują. Uważamy, że jest to taki konkurs, który też integruje klasę. To jest taki symboliczny konkurs, bo często jest tak, że w klasie jest więcej osobowości kulturalnych niż trzy. Reguły konkursu są takie, że możemy wybrać trzy osoby, ale to też jest taki symboliczny wymiar tego konkursu. Chodzi o to, żeby zachęcać ludzi też do tego, aby być takimi osobowościami kulturalnymi na co dzień. W ramach projektu zorganizowano w szkole również happening z okazji Dnia Życzliwości. Organizacją zajęli się młodzi liderzy Kościuszki. No dzisiaj jest Dzień Życzliwości, no to zrobiliśmy taki happening. Karaoke, babeczki, tańce, również jak widać za mną takie dekoracje, udekorowaliśmy szkołę. Taka atmosfera życzliwości dzisiaj powstała u nas. Chcieliśmy uczcić to święto, żeby cała szkoła się do niego przyłączyła, żeby w szkole była taka super życzliwa atmosfera, taka przyjaźni, takiej wspólnej jakby radości z tego całego święta. I no właśnie dlatego stworzyliśmy taki happening, żeby wszyscy mogli w nim uczestniczyć. Dzisiaj jestem misiem polarnym. Dzisiaj jestem tygryskiem. Dlaczego? Z okazji Dnia Życzliwości, żeby umilić naszym kolegom i koleżankom dzień. Chodzimy i przytulamy, i żeby im też tak przytulanie pomaga i umila dzień, więc tak leczymy rany troszeczkę. Czy dzieciaki są dla siebie życzliwe w szkole? Zależy, ale w większości wydaje mi się, że tak. Bardzo. Szkolny Dzień Życzliwości połączony z happeningiem, podczas którego tutaj wspólnie integrowaliśmy się. Młodzież sama wybrała piosenki, które chcieli razem zaśpiewać, które według nich też niosą pozytywny przekaz. Zachęcają do tego, żeby być tak optymistycznie nastawionym do życia. Uważają, że to jest bardzo ważne, tego im potrzeba, więc jakby ten dzisiejszy happening był troszkę takim wyrazem potrzeb młodych ludzi do tego, żeby się zintegrować i też jakoś tak wesoło spędzić dzisiejszy dzień.